Spektakl Oskar i Pani Róża w wykonaniu zespołu teatralnego Zwierciadło miał premierę 10 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury. Sztuka na podstawie książki Erika Emanuela Schmidta wyreżyserowana została przez Edytę Listek. Oskar i Pani Róża to historia chłopca nieuleczalnie chorego na białaczkę. Każdego dnia w szpitalu odwiedza go Pani Róża, wolontariuszka, która za pomocą przedziwnych opowieści o legendarnych zapaśniczkach pomaga głównemu bohaterowi pogodzić się z nadchodzącą śmiercią. Aktorami i zarówno wokalistami jest zespół Zwierciadło, grupa starsza. Tę grupę założyła Pani Ewa Skowiera i ona działa już blisko 10 lat w HC-ku. Ja tę grupę prowadzę od tego roku artystycznego. Jeżeli chodzi o przygotowania, trochę nam pandemia utrudniła, nie będę ukrywać. Trwało to w sumie 7 miesięcy. Pierwsza premiera była przewidziana już na styczeń, ale niestety z różnych względów została przełożona na dzień dzisiejszy. Naprawdę dzieci są bardzo, młodzież jest bardzo zdolna i jestem z nich bardzo dumna. 13 do 15 lat i podchodzą bardzo profesjonalnie, bardzo się angażują, naprawdę zaangażowanie jest tutaj bardzo duże z ich strony. Realizują uwagi, starają się, przykładają się, naprawdę profesjonalnie. Ja też do nich podchodzę jak do profesjonalistów, więc myślę, że to tutaj nam się sprawdza. Daliśmy radę, było ciężko. Wydaje mi się, że w każdej sztuce jest zawsze ciężko. Bardzo sympatycznie przede wszystkim, ale dużo też pracy i dyscypliny potrzeba. No nie było łatwo, tak jak koleżanka powiedziała, ale daliśmy radę. Grupy są dwie, jest grupa młodsza i nadal ją prowadzi pani Ewa Skowiera i grupa starsza moja. I zawsze z początkiem nowego roku szkolnego czy też artystycznego jest nabór do takiej grupy. Jeżeli chodzi o grupę starszą, to najczęściej to jest tak, że przechodzą dzieci z grupy młodszej, ale jeżeli na przykład jakiś zdolny młody człowiek chciałby dołączyć do naszej starszej grupy, to oczywiście również drzwi nasze są dla takich osób otwarte. Kiedy znajdziemy się na zakręcie? Yeah.